Dzisiaj już wiemy, że aby powstrzymać, mieć jakąkolwiek szansę na powstrzymanie katastrofy klimatycznej, musimy bezwzględnie odejść od węgla do 2030 roku, a do 2050 od odpalania wszystkich paliw kopalnych. I tu pojawia się bardzo nurtujące nas pytanie, czyli co w zamian, czy nie zastąpić? Zaryzykuję twierdzenie, że tą opcją i tym tematem, który wywołuje najbardziej zażarte i gorące dyskusje, jest energetyka jądrowa. Jedni widzą w niej w zasadzie jedyny ratunek przed jedyną alternatywę w świecie walki o klimat, jedyną rozsądną opcję dla odejścia od paliw kopalnych. Drudzy z kolei są zdania, że jest ona nieekologiczna, nieproporcjonalnie droga i przede wszystkim zajmująca i bezcenne zasoby, i czas, który powinniśmy poświęcić na rozwijanie zupełnie innych opcji. No to także nasz wybór. Uważamy, że podstawą każdego wyboru, aby był dobry, jest wiedza. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić wnioski z opublikowanej właśnie wczoraj broszury, wydanej przez Fundację Heinricha Bolla w Warszawie oraz Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Broszura ta nosi tytuł „Czy rozsądny jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce?”. Link do tej broszury znajdą Państwo w czacie. Jest on przypięty w pierwszym poście. Broszura ta jest już dostępna na stronach obu fundacji. Broszurę też przygotowali eksperci jednego z najlepszych polskich portali branżowych zajmujących się energetyką z wysokiego napięcia. I mamy dzisiaj przyjemność gościć na naszym webinarze pana Bartłomieja Derskiego, który jest współautorem tej broszury. Pan Bartłomiej to prawnik, ekonomista i dziennikarz, znany Państwu zapewne jako współtwórca i redaktor portalu Wysokie Napięcie, ale także autor ponad 1000 innych artykułów publikowanych w przeróżnych mediach. Pan Bartłomiej Derski jest też laureatem konkursu Dziennikarze dla Klimatu z 2017 roku dzięki artykułowi „Na węglu świat się nie kończy, zwłaszcza na Śląsku”. Zanim jednak oddam głos panu Bartłomiejowi, chciałbym poruszyć jeszcze kilka spraw technicznych, które będą zarówno dla naszych widzów, słuchaczy, jak i dla nas istotne. Pierwsza część webinaru, którą będzie prowadził pan Bartłomiej, będzie trwała 45 minut. Będzie to prezentacja na temat plusów i minusów energetyki jądrowej. Następnie przyjdzie czas na Państwa pytania. I tu już bardzo proszę o to, aby nie zadawali Państwo pytań wcześniej, podczas trwania prezentacji. Zaraz po jej zakończeniu uruchomimy specjalny tryb, dzięki któremu będzie nam o wiele łatwiej te pytania znaleźć, a przez to też będzie znacznie większa szansa, że będą one mogły być zadane naszemu ekspertowi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że temat atomu jest tematem bardzo polaryzującym i zachęcającym do bardzo ognistych dyskusji, jednak apelujemy do wszystkich Państwa z obu stron o to, aby zachowywali Państwo kulturę wypowiedzi na naszym czacie i abyśmy dyskutowali przede wszystkim na gruncie merytorycznym. Dodam też, że nasz webinar jest nagrywany i już w przyszłym tygodniu będzie dostępny na kanale YouTube Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Jeszcze taka jedna rzecz. Gdyby mieli Państwo problem z otwarciem lub z obsługą webinaru, jest duża szansa, że najlepiej zadziała on na przeglądarce Chrome. Przynajmniej takie mieliśmy do tej pory doświadczenia. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli widzą Państwo teraz okienko wideo, w którym ja też się znajduję, i będzie ono zasłaniało Państwu okno z prezentacją, można to okienko wideo przenieść. Wystarczy nacisnąć przycisk „Przytnij”, który znajduje się na czarnym tle poniżej tego okienka, w prawym dolnym rogu okienka, a okno to zostanie przeniesione nad panel czat, więc już nie będzie zasłaniało prezentacji. Przycisk ten znajduje się za ikonką kamerki, mikrofonu oraz kółka zębatego, czyli w prawym dolnym rogu panelu wideo. Myślę, że to już wszystko. Jeszcze raz odsyłam Państwa do broszury, która znajduje się już na stronach organizacji. Link wisi cały czas w czacie. No i teraz cóż,
Panie redaktorze, oddaję panu głos. Dziękuję serdecznie, witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że jest już tylu uczestników, kilkaset osób potwierdziło swoją obecność, więc myślę, że dyskusja będzie ciekawa. Żałuję, że nieco jednostronna, że Państwo mają do dyspozycji tylko ten czat, a mikrofon mam ja, mam Diana. Natomiast oczywiście będziemy czekali też na te pytania czy głosy w dyskusji, też Państwo mogą się poprzez ten czat wzajemnie porozumiewać. Diana przedstawiła mnie jako eksperta, ja się nigdy ekspertem nie czułem, jestem dziennikarzem i myślę, że ważnym obserwatorem tej naszej sceny energetycznej i dlatego też być może właśnie to wysokie napięcie zostało poproszone o przygotowanie takiej broszury dość krótkiej, więc siłą rzeczy ona jest, no nie jest to bardzo pogłębione jest dość lakoniczne, natomiast oczywiście staramy się tam naświetlić nieco sytuację dzisiejszą energetyki atomowej. Myślę, że tytuł tej broszury ze znakiem zapytania też nieco odzwierciedla nasze odczucia, czyli moje i Rafała Zasunia co do przyszłości atomu, ale o tym myślę, że za chwilę będziemy mówić w prezentacji. Ja też postaram się teraz tą prezentację tutaj sobie znaleźć w tej naszej części przeglądarkowej. Już mam i teraz mogę się już nią posługiwać. Tak jak też Diana wspomniała, broszura jest do pobrania tutaj w okienku czatu i też na stronie Fundacji Bella, zapewne też Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, więc odsyłam do niej, będę się posługiwał tą prezentacją cały czas teraz podczas dyskusji. Natomiast ona też będzie wzbogacona o grafiki czy infografiki właściwie przygotowywane przez nas, przez wysokie napięcie w ostatnich latach, bo to nieco ułatwi mi opowiedzenie tej historii i tego punktu widzenia, jaki mamy na energetykę atomową dzisiaj. Tutaj mają Państwo krótki plan tej prezentacji. No i zaczniemy, myślę, od pierwszej kluczowej rzeczy, czyli czy w ogóle potrzebujemy zmian w energetyce. To jest, myślę, że dla wielu z Państwa dzisiaj już oczywiste, ale jak pokazują wypowiedzi części polityków, to wciąż nie jest dla wszystkich całkiem jasne i zrozumiałe, więc warto przypomnieć, myślę, że w taki bardzo krótki sposób, jak wygląda dzisiejsza sytuacja. Zmiany klimatu nie dokonują się gdzieś tam w przyszłości, tylko dokonują się tu i teraz i na naszych oczach. To, że dzisiaj Wrocław ma już klimat Budapesztu, a Warszawa ma już, jest już dużo gorętsza niż Wrocław jeszcze kilkanaście lat temu, który był na taką wyspą ciepła w naszym kraju, a za chwilę także będziemy już w Warszawie mieli klimat Budapesztu, to powinno dawać do myślenia, bo te zmiany naprawdę dokonują się już tu i teraz, więc oczywiste jest to, że musimy starać się im przeciwdziałać i no jest de facto pewne, że działalność człowieka i emisji gazów cieplarnianych dodatkowe, to wymuszenie związane z emisjami gazów cieplarnianych przez człowieka bezpośrednio wpływa na to, co obserwujemy dzisiaj, czyli bezprecedensowy wzrost średniej globalnej temperatury na Ziemi w błyskawicznym tempie. Niestety w Polsce nawet szybciej niż ten wzrost średni na całym globie. I cóż z tym robimy? O tym, że mamy problem, wiem od kilkudziesięciu lat. Tak? Jeżeli spojrzymy choćby na dokumenty z obrad Okrągłego Stołu, to tam jest już jasno powiedziane, że powinniśmy odchodzić od węgla, że powinniśmy inwestować w energetykę odnawialną ze względu na zmiany klimatu. Mówimy o 89
roku. No i zobaczmy, jak nam idzie w tym 2018 roku. Po dużych spadkach związanych z transformacją, ten wzrost emisji jest ogromny. Polska była liderem w 2018 roku we wzroście emisji gazów cieplarnianych. Niestety wyprzedziliśmy pod względem wzrostu na osobę nawet Chiny i Indie, czyli państwa, które bardzo szybko się dzisiaj rozwijają. I to Polska niestety, kraj wysoko rozwinięty w środku Europy, w Unii Europejskiej, w klubie najbogatszych państw świata de facto, no dała ten niechlubny przykład. Na drugim biegunie są właściwie wszystkie największe gospodarki Unii Europejskiej, czyli Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Włochy. No i właściwie bezprecedensowy jak do tej pory spadek emisji dwutlenku węgla w Niemczech o ponad 37 milionów ton. To jest oczywiście nie jedyny przyczynek do tego, aby zastanowić się, jak powinniśmy przeprowadzić transformację polskiej energetyki, czy ona jest potrzebna, bo jeżeli popatrzymy na to, jaki dzisiaj mamy ten nasz park wytwórczy, to mamy starzejące się bloki, których budowa rozpoczynała się jeszcze za Gomułki, była kończona za Gierka, i stoimy przed ogromnym wyzwaniem zastąpienia większości naszych jednostek opalanych węglem kamiennym innymi technologiami. Oczywiście staramy się wydłużać żywotność części z nich, ale no nie da się tego robić w nieskończoność. Kilka dni temu decyzja z Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin o zamknięciu kolejnych bloków opalanych węglem brunatnym, bo także to paliwo i powoli nam się wyczerpuje w tych miejscach, na które mamy już licencję. Bardzo ciężko jest zdobyć licencję na, oczywiście na kolejne odkrywki. One się ciągną latami, same postępowania z tym związane, bo mamy bardzo zdecydowany sprzeciw społeczny, organizacji ekologicznych też znacznej części mieszkańców tych regionów, którzy nie widzą w tym przyszłości. Także awaryjność tych starych bloków sprawia, że coraz częściej musimy sięgać po inne rozwiązania i już dzisiaj musimy właściwie ratować nasz system elektroenergetyczny przed poważniejszymi konsekwencjami, jakimi były choćby znane z sierpnia 2015 roku ograniczenia w poborze mocy przez największy przemysł, czyli wprowadzenie 20 stopnia zasilania, później nieco niższych stopni. W ostatnich tygodniach mieliśmy bardzo podobną sytuację, kiedy w poniedziałek do pracy nie wróciła nam część z tych remontowanych bloków węglowych. Zawiodły też niestety te duże bloki węglowe nowe, a mieliśmy, jak to zwykle latem bywa, dość mało wiatru. No i właściwie energetyka słoneczna nas już powoli zaczęła ratować i zaczął nas ratować import energii. No ale oczywiście nie chcemy się uzależniać od importu i też ze względów po pierwsze ekonomicznych, po drugie ze względów bezpieczeństwa chcielibyśmy jednak, aby nasza energetyka opierała się na zasobach wytwórczych krajowych, najlepiej też, aby na krajowych surowcach, tym bardziej, że tej energii, tej mocy będziemy potrzebować coraz więcej. Właściwie z roku na rok wraz z kolejnymi rekordami upałów rośnie nam też zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzisiaj Polska jest w Unii Europejskiej w ogonie tak naprawdę zużycia energii elektrycznej na głowę mieszkańca, co jest związane z nieco niższym poziomem rozwoju gospodarczego kraju, mniejszą zamożnością, no i względnie umiarkowanym klimatem, który raczej do tej pory skłaniał nas do tego, aby ogrzewać nasze domy zimą, co z kolei robiliśmy węglem, generując inny problem, czyli problem smogu, ale powoli wraz z coraz cieplejszymi zimami i coraz upalniejszymi latami będziemy sięgać po energię elektryczną do klimatyzacji, do chłodzenia biurowców, sklepów wielkopowierzchniowych, więc te szczyty letnie bardzo dynamicznie będą rosnąć, co zresztą już obserwujemy w Warszawie, co ciekawe.
Letni szczyt zapotrzebowania na moc był już ostatnio wyższy niż szczyt zimowy. Po raz pierwszy tak naprawdę mieliśmy namacalne dowody tego, że no, nasza energetyka będzie przechodziła w tryb takiej energetyki, jaką znamy w Hiszpanii, Grecji czy Włoszech, czyli w tryb, gdzie operator obawia się nie siarczystych mrozów, ale fali upałów, bo wszyscy sięgają wtedy po klimatyzację. Oczywiście obciążalność sieci najwyższych napięć jest wtedy dużo, dużo mniejsza. Te przewody nie mogą się zwyczajnie fizycznie zbyt głęboko rozciągać. No i dlaczego nas ratowała akurat fotowoltaika w tym przypadku? No bo ona oczywiście produkuje najwięcej wtedy, kiedy mamy upały. To też są w dużej mierze instalacje rozproszone, czyli nie potrzebują tych sieci przesyłowych najwyższych napięć. To nie są duże skoncentrowane bloki, czy węglowe, czy gazowe, czy zresztą atomowe mają ten sam problem, ale o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Bezsprzecznie więc musimy coś z naszą energetyką zrobić, musimy ją transformować i myślę, że ta świadomość jest już powszechna. Myślę, że no, można powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach, a więc w którym kierunku pójdziemy, w jakie technologie będziemy inwestować. No i to jest teraz pytanie, czy wobec tego atom jest tym rozwiązaniem, bo bardzo duża część polskiej sceny politycznej tak uważa. Myślę, że też w badaniach opinii społecznej całkiem sporo Polaków popiera energetykę atomową. Ona nie jest w żadnej z ankiet oczywiście technologią pierwszego wyboru, bo te obawy jednak też odgrywają swoją rolę, ale gdzieś tam w zależności od badania opinii publicznej jest nieco bardziej preferowana od węgla, choć zdarzały się i takie, że była mniej preferowana. Natomiast oczywiście w ocenie dużej części inżynierów to jest rozwiązanie, które może nam pomóc w transformacji energetycznej. Powody tego są właściwie, no, można powiedzieć, jest ich kilka zasadniczych. Tutaj mają Państwo pokazane te kluczowe, czyli przede wszystkim capacity factor, load factor, jak to się niestety mówi po angielsku, w Polsce no, współczynnik wykorzystania mocy, trochę dłużej, ale oddaje też sedno sprawy, czyli to jest technologia, która jest w stanie dostarczać energię elektryczną właściwie przez 90% czasu i robi to właściwie niemal cały czas jednostajnie, więc w gronie inżynierów zajmujących się energetyką to są idealne elektrownie, które mogłyby jeden do jednego zastąpić wycofywane bloki, na przykład elektrowni Bełchatów, czyli wielkiej 5-gigawatowej elektrowni w środku kraju. Stąd też pomysły, aby właśnie tam zlokalizować elektrownię atomową i korzystać na przykład z wody, z zalanej odkrywki, z wyrobiska, które nie działałoby już na potrzeby elektrowni na węgiel brunatny. Natomiast no, wszystkie lokalizacje, które dzisiaj są brane pod uwagę, to są oczywiście lokalizacje nad Bałtykiem, czyli przede wszystkim no, kopalin no, tak naprawdę. Na drugim miejscu pewnie Żarnowiec, ale to do tego jeszcze wrócimy. Kolejny powód no, to jest oczywiście bardzo duża gęstość energii. Paliwo wykorzystywane w elektrowniach atomowych jest w stanie, no, tak jak zresztą tutaj bardzo ładnie to Fundacja Foratom pokazuje, zastąpić zaledwie 7 gram paliwa jest w stanie zastąpić 1 tonę węgla, więc to jest nieporównywalnie mniejsze zapotrzebowanie oczywiście na dostawy surowców. No, gaz to jest w zasadzie potrzeba ciągłych dostaw, węgiel to właściwie de facto też, bo to są pociągi sunące jeden za drugim. W przypadku elektrowni atomowej właściwie wymieniamy część paliwa raz do roku i te dostawy są oczywiście dużo, dużo mniej kłopotliwe, dużo mniej kosztowne. Mamy także stosunkowo dobrze rozproszone zasoby
w pierwiastków, które są wykorzystywane do produkcji przede wszystkim uranu, do produkcji paliwa atomowego. To jest w większości zdecydowanie, to są trzy państwa, ale za to jest tam choćby Kanada, która zawsze jednak była blisko związana z tą częścią euroatlantycką, więc założenie jest takie, że nie powinno nigdy wystąpić problemów z dostawami tego paliwa. No i kolejny powód to jest oczywiście bardzo mało odpadów. Oczywiście to jest kwestia jeszcze tego, jak bardzo radioaktywne one są, bo mamy tutaj, no generujemy dużo takich odpadów związanych z obsługą samego reaktora, czyli fartuchy, te wszystkie elementy, które trzeba bezwzględnie za każdym razem zutylizować. Natomiast i wolumen wypalonego paliwa, i wolumen jednak tych śmieci powstających przy wykorzystaniu elektrowni atomowej jest relatywnie mały. Natomiast same odpady oczywiście są dużo bardziej kłopotliwe, o czym za chwilę też będziemy mówić, bo to jest też jeden z istotnych aspektów elektrowni atomowej. No i też trochę, myślę, ambicjonalne podejście części polityków, mówiące o tym, że właściwie no, cała Europa sięgnęła w swoich czasach po atom. Są tutaj tłumaczenia części, przynajmniej polityków, no, że Polska akurat nie sięgnęła po ten atom, bo taka była wola Rosji i towarzysze z Moskwy nie pozwalali nam. Myślę po napisaniu książki poświęconej historii polskiej energetyki, gdzie spędziliśmy sporo czasu w archiwach też KCPZPR, że to są bajki opowiadane dzisiaj na wytłumaczenie pewnych zaszłości. Zresztą polscy górnicy sobie nigdy nie wyobrażali, że Polska węglem stojąca teraz będzie sięgać po atom, i to tylko jeden z wielu powodów. Wcześniej też rozbicie całego zespołu zajmującego się badaniami nad energetyką atomową ze względów politycznych. No i później ostatecznie jednak w 1971 roku podjęta decyzja o budowie de facto dwóch elektrowni atomowych, bo dzisiaj już rzadko się o tym wspomina, ale przecież oprócz Żarnowca jeszcze druga elektrownia Warta, które zaczęły być rozwijane. No, ruszyła budowa Żarnowca, natomiast tam no, posypał się i cały harmonogram, i cały budżet tego przedsięwzięcia, ale to też za chwilę jeszcze do tego wrócimy. W każdym razie ta technologia no, jest postrzegana przez dużą część polskiej sceny politycznej jako nowoczesna i Polska powinna, zdaniem części polityków i też ekspertów, dołączyć do grona tych nowoczesnych państw, które sięgają po atom i produkują czystą energię właśnie w tej technologii, nie generując gazów cieplarnianych. Jest oczywiście część też polityków, którzy łączą energetykę atomową z bezpieczeństwem militarnym, ale myślę, że to jest zupełnie odrębny wątek i raczej pozostawiałbym to gdzieś tam w sferze pewnych wyobrażeń geopolitycznych, a nie twardych faktów, więc ten wątek, myślę, być może Państwo będą mieli ochotę go przedyskutować też na czacie, ale nie wiem, pominął tutaj. No to skoro mamy ambicje i skoro mamy też sporo powodów, aby inwestować w energetykę atomową, to jak nam to idzie? Być może część z Państwa zna tą infografikę, która kilka razy się już u nas pojawiała. No właśnie tak nam idzie, że gonimy tego atomowego króliczka, tam z tyłu mamy tylko wylatujące kolejne pieniądze i kolejne setki milionów, de facto już miliardy dzisiejszych złotych, ale jakoś nie ma woli politycznej, aby tego króliczka złapać. No i pytanie, dlaczego? Bo jeżeli to jest tak dobra technologia, to wydawałoby się, że już dawno
byłoby po sprawie i dzisiaj zbliżalibyśmy się do poziomu małej Francji, jeżeli chodzi o energetykę atomową. Ale niestety atom ma też kilka wad, o których warto pamiętać i te wady też znajdziecie Państwo bardzo pokrótce omówione obok zalet w tej broszurze, którą mogą Państwo pobrać. Ostatnia data to jest 2033 rok na uruchomienie pierwszego reaktora i później lata 30 do 40 na uruchamianie kolejnych reaktorów. Myślę, że już dzisiaj to są nierealne daty, bo no niestety przez te 10 lat nie posunęliśmy się zbyt daleko do przodu. Oczywiście nie jest tak, że nic się przy tym projekcie nie dzieje, bo trwają wciąż badania środowiskowe i wciąż, czy właściwie one zostały już częściowo skończone, ale teraz powstają raporty i kolejne decyzje powinny być wydawane. Natomiast nie jesteśmy w takim momencie, aby 13 lat nam wystarczyło. Nie byliśmy zresztą na początku ogłaszania tego projektu budowy energetyki atomowej jeszcze za rządów PO-PSL w takim momencie, żebyśmy zbudowali pierwszy reaktor w ciągu raptem 11 lat, jak wówczas zapowiadał premier Tusk i dzisiaj te zapowiedzi premiera Morawieckiego też są mało realne. I nie jesteśmy jedyni, bo problemy z rozwojem energetyki atomowej ma właściwie cały świat, a na pewno cała Europa, Stany Zjednoczone. Jak widać na przełomie lat 80. i 90., do czego przyczyniła się oczywiście katastrofa w Czarnobylu i obawy społeczne związane z energetyką atomową. Mieliśmy ogromny spadek liczby nowych reaktorów jądrowych. Wiele z realizowanych inwestycji zostało wstrzymanych, porzuconych. No, do dzisiaj, płynąc po Dunaju, można zobaczyć taką elektrownię skończoną już, właściwie gotową do uruchomienia w Austrii. Austriacy wówczas w zdecydowanej większości opowiedzieli się przeciwko jej uruchamianiu i przeciwko wykorzystaniu energii atomowej w ich kraju i do dzisiaj tej decyzji nie zmienili. Dołączyły do nich w tym czasie inne państwa, bo dzisiaj w budowie energetyki atomowej, jak zresztą widzą Państwo tutaj na tej grafice, część państw się sprzeciwia, część ma wciąż bardzo niesprecyzowane stanowisko, bo jest to problem też polityczny. No i z czego on wynika, tak? Czyli z czym cały przemysł energetyki atomowej i rząd, bo niewątpliwie on jest tutaj mocno zaangażowany w każdym przypadku, z czym powinien się zmierzyć i z czego zdać sobie sprawę. To przede wszystkim koszty, czyli twarda ekonomia. I to jest ten największy ból i po stronie inwestorów, i po stronie też rządu, bo aby wybudować elektrownię atomową w Polsce, musielibyśmy zapewnić system wsparcia tej budowy. I o ile na system wsparcia całej energetyki odnawialnej do tej pory wydawaliśmy pojedyncze złotówki miesięcznie na gospodarstwo domowe, a dzisiaj opłata OZE jest już na poziomie zero, bo wiele wskazuje na to, że to po 15-letnim okresie wsparcia, teoretycznego wsparcia kontraktów różnicowych, to operatorzy elektrowni odnawialnych będą dopłacać do naszych rachunków, bo produkują dzisiaj taniej niż wynosi cena na polskim hurtowym rynku energii elektrycznej. Tak więc dzisiaj, jeżeli farma wiatrowa na przykład wygrywa aukcję OZE z ceną na poziomie 200 zł, a na rynku mamy 250 zł, to nie tylko gospodarstwa domowe nie płacą tej opłaty OZE, ale też po 15 latach prawdopodobnie ten operator farmy wiatrowej będzie zwracać te 50 zł za każdą wprowadzoną megawattogodzinę, jeżeli oczywiście te stosunki cen się utrzymają. Tak więc per saldo budżet będzie na tym
swego rodzaju zakładzie z inwestorami w elektrownie odnawialne wygrane. W przypadku elektrowni atomowej jest jasne, że dzisiaj koszty są na tyle wysokie, co widzą Państwo w lewym górnym rogu tej prezentacji na tych pomarańczowych słupkach. Dzisiaj te koszty są na tyle wysokie, przekraczają hurtowe ceny energii elektrycznej i właściwie przewyższają wszystkie koszty innych technologii, powoli także offshore'u, czyli farm wiatrowych na Bałtyku, które do niedawna wydawały się jeszcze absurdalnie drogie, a dzisiaj ich koszty maleją też w bardzo szybkim tempie. Więc to jest problem polityczny i oczywiście gospodarczy, bo gospodarka musiałaby sfinansować tą budowę. Jest jeden powód, dla którego ta elektrownia, czy ta technologia jest tak kosztowna, bo projektuje się ją na 60 lat, ale oczekuje się, że ona spłaci się w ciągu 20 lat. Nie ma dzisiaj na rynku inwestorów, nie ma dzisiaj instytucji finansowych, banków, które pożyczałyby tak, jak działo się to choćby w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie kredyty na 50 lat nie były niczym nadzwyczajnym, ale wojna zweryfikowała podejście świata finansów do inwestycji i do dzisiaj to zaufanie pożyczkodawców się nie zmieniło, więc nie ma dzisiaj nikogo, kto chciałby sfinansować budowę i rozłożyć raty na 60 lat. Zresztą gdybyśmy tak długo chcieli spłacać ten kapitał, no to też odsetki, nawet przy niskim oprocentowaniu, wielokrotnie by go przewyższały i to poprawiałoby częściowo sytuację elektrowni atomowych, ale nie rozwiązywałoby całości tego problemu. Jeżeli spojrzymy na jedyne dzisiaj znane koszty dla elektrowni atomowej, czyli kontrakt francuskiego dostawcy z brytyjskim operatorem dla Hinkley Point jednostki C, to mamy tam już dzisiaj ponad 100 funtów za megawattogodzinę, bo 95,6 funtów, kiedy podpisywano tą umowę, ale z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji, więc dzisiaj już ta cena, którą uzyska w końcu EDF, będzie wyższa niż 100 funtów za megawattogodzinę, czyli no będzie się zbliżać do, czy nawet przekraczać 600 zł oczywiście, w zależności od kursu. A ceny hurtowe na rynku energii elektrycznej w Polsce to, jak przypomnę, jest 200-250 zł. Tak więc finansowanie tego typu przedsięwzięcia jest po prostu bardzo karkołomne, bo trzeba by wytłumaczyć odbiorcom, że będą musieli tak naprawdę dopłacać całkiem spore pieniądze do tej inwestycji. Oczywiście trzeba też pamiętać, że elektrownia atomowa no, nie generuje innych kosztów, czyli na przykład nie generuje kosztów backupu, czyli tych problemów, jakie generują elektrownie wiatrowe czy słoneczne, czyli zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci, bo elektrownia atomowa pracuje stabilnie. Z drugiej strony ta stabilność jest taka mocno sztywna, czyli tymi dużymi blokami generacji trzeciej plus nie możemy, jak to się mówi, machać, czyli nie możemy szybko zwiększać i zmniejszać ich obciążenia, bo one nie są do tego przystosowane, nie są do tego projektowane i też gdybyśmy ograniczali ich produkcję, na przykład wtedy, kiedy mamy mnóstwo taniej energii z wiatru i słońca, to okres zwrotu tej inwestycji jeszcze bardziej by nam się wydłużył. Więc atom z punktu widzenia z systemu elektroenergetycznego ma swoje plusy i minusy, tak samo jak w przypadku każdej innej technologii. Natomiast koszty inwestycyjne to nie jest oczywiście jedyna rzecz, no kolejne zagadnienia to jest czas tej budowy i wydłużające się tak naprawdę budowy. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na jakiekolwiek inwestycje duże w energetyce systemowej w Polsce, to wszystkie bloki węglowe,
teoretycznie technologia dobrze opanowana w Polsce, są over time i w większości over budget. Czyli i powstają dużo dłużej niż miały i dużo więcej kosztują. Ten problem jest dużo mniejszy w przypadku małych, rozproszonych inwestycji. Więc tu musimy sobie zdawać też sprawę z tego. No, mówiłem na początku o nierealności tego planu na oddanie pierwszego bloku w 2033 roku. Nawet jeżeli go zaktualizujemy, co jest oczywiście niezbędne, gdyby rząd chciał realizować ten program atomowy, to musimy też uwzględnić to, że ten blok nie powstanie najprawdopodobniej w czasie i najprawdopodobniej nie powstanie w budżecie. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. To jest dzisiaj jedna z podstawowych barier w rozwoju energetyki atomowej, bo po tą technologię nie sięgają dzisiaj inne państwa europejskie. I to jest, myślę, dzisiaj jeden z kluczowych dylematów, kiedy w latach od lat 60. do lat 80. budowano niemalże seryjnie kolejne bloki atomowe, te koszty inwestycyjne były w stanie mocno spaść. Oczywiście dzięki wsparciu państw, dzięki mocno zcentralizowanej energetyce, jaka była po obu stronach żelaznej kurtyny w tamtym czasie, ale jednak spadały, tak jak dzisiaj dzieje się z energetyką odnawialną. Natomiast po porzuceniu przez większość państw Europy Zachodniej, po tych problemach, jakie dzisiaj przeżywają zachodnioeuropejscy dostawcy po upadku choćby Arewy, po też de facto upadku Westinghouse'a, ta sytuacja jest już diametralnie inna, nie ma popytu, więc te koszty wciąż utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i może się okazać, ponieważ Europa już niespecjalnie chce rozwijać generację 3+, że to będą koszty, które już po prostu nigdy nie spadną w przypadku tych dostawców. One natomiast spadają w Azji, tam popyt na reaktory atomowe jest dużo większy, jest no niemalże seryjna produkcja, czy była niemalże seryjna produkcja, bo jeżeli się przypatrzymy na Chiny, to także widać tam, że owszem, mamy dzisiaj oddawanych bardzo wiele bloków, ale już w kontekście nowych inwestycji nie ma tam już zbyt wiele. Pewnie w ich ślady teraz pójdą Indie, które także mocno zaczęły inwestować w atom, bo po prostu są te 10-20 lat na tej ścieżce rozwoju za Chinami i zapewne powtórzą częściowo ich drogę rozwoju. Natomiast Europa już dawno ten boom na energetykę atomową ma za sobą. Jak popatrzymy na to, kiedy te bloki powstawały, to uświadomimy sobie, że dzisiaj ten boom będzie na decommissioning, czyli na rozbieranie bloków atomowych. Tam są całkiem spore pieniądze do zarobienia przez polskie firmy. Gorzej z budową nowych reaktorów atomowych, bo pojedyncze państwa, no tutaj przeczytałem jeden z komentarzy, bo niestety nie mam czasu czytać więcej, mówiąc o tym, że Rumunia przecież też ogłosiła budowę nowych bloków. Są oczywiście Czechy, które także mają ten plan, czy Węgry razem z rosyjskim dostawcą, ale to są wciąż pojedyncze bloki, czasami mocno dedykowane, tak jak w przypadku Czech do lokalnych warunków, czy w przypadku Słowacji do bloków, których budowa została przerwana po prostu i dzisiaj się ją dokańcza. To nie są jednostki, które schodzą z taśmy produkcyjnej, więc one po prostu są bardzo drogie i to, że Rumuni ogłosili, że chcą budować, to jeszcze nie znaczy, że to zrobią, bo jak pamiętamy, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia bardzo dawno temu już ogłosiły, że jednak wybudują następczynię Ignaliny, ale do dzisiaj się to nie stało i widać, że już przynajmniej u Łotyszy i Estończyków nie ma większej woli politycznej, żeby to kontynuować. Litwini jeszcze, podobnie jak Polska, mają takie swoje mrzonki, ale pamiętamy, że przecież tam
w tym projekcie było PGE, które miało pomóc w realizacji tego projektu nowej elektrowni atomowej na Litwie, i PGE się z tego projektu już dawno temu wycofała. Litwini nie są w stanie zastąpić tego kapitału, czy zdobyć kapitału na tą inwestycję, i myślę, że ten projekt jest już martwy. Tak więc no to jest jeden z kluczowych wyzwań dzisiaj. No i tak jak Państwo patrzą na Flamanville, tą jednostkę trzecią w prawym dolnym rogu tego wykresu, jak bardzo wzrosły koszty inwestycyjne, jak bardzo oddala się ta inwestycja, to łatwo zrozumieć, że dzisiaj energetyka atomowa znalazła się w ślepym zaułku. I tak naprawdę ewentualnie nowe technologie mogą tam coś zmienić, o tyle, że być może jeszcze więcej państw wysoko rozwiniętych zwróci się ku tym technologiom, i mam tu na myśli na przykład te koncepcje małych reaktorów atomowych, modułowych. Rozwijano na przykład w New Scale, przez New Scale w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, generacja trzecia plus w Europie już właściwie się powoli kończy. Natomiast to jest ta generacja, po którą Polska chciałaby by sięgnąć. W Stanach Zjednoczonych ta sytuacja nie wygląda wcale lepiej, bo chociaż w ostatnich dniach, tygodniach można było usłyszeć, że to Amerykanie nam pomogą z budową elektrowni atomowej, to prawda jest taka, że Amerykanie właściwie wyeksportowali mnóstwo swoich technologii. Dzięki ich technologiom rozwija się energetyka atomowa jeszcze wciąż na Dalekim Wschodzie, natomiast oni sami nie mają już zbyt wiele do zaoferowania, poza oczywiście no, choćby projektowaniem reaktorów, i sami też ich nie budują. Właściwie mamy gigantyczną lukę 30-letnią w Stanach Zjednoczonych. Został oddany jeden blok przed trzema laty, która to budowa była zawieszona przez wiele lat i dokończona. Dzisiaj mamy właściwie tylko dwie jednostki budowane w Stanach Zjednoczonych, AP1000 i to tyle. Więc jak na bogaty, wysoko rozwinięty kraj, który no nie ma dogmatycznego podejścia do energetyki, bo przecież po rządach Obamy mamy dzisiaj już 5 lat rządów Trumpa, wiele mogło się zmienić, ale jak widać, no, ekonomia jest tam nieubłagana. To też nie jest dobry kierunek, bo w Stanach Zjednoczonych wielkim wygranym jest gaz, ale zaraz za nim jest energetyka odnawialna, która też no, pozwala na realizację tych ambitnych celów klimatycznych. No, kolejne rzeczy, o których trzeba myśleć, o których bardzo rzadko się mówi, a właściwie mam wrażenie, że wcale, to jest problem, który znowu w większości przypadków państwo, czyli my, czyli podatnicy, musimy wziąć na swój garnuszek. To nie będziemy dosłownie my, bo to będą już nasze dzieci i wnuki czy prawnuki, ale trzeba będzie się z tym zmierzyć, czyli koszty składowania wypalanego paliwa, te nie tymczasowe, tylko już ostateczne. Ten problem nam się pojawi tak naprawdę w najlepszym przypadku, jeżeli wybudujemy pierwszy reaktor atomowy, powiedzmy w 40 roku, to on nam się pojawi gdzieś no, pod koniec tego wieku, ale jednak no, warto, żebyśmy myśleli o tym, co zostawiamy po sobie, i dzisiaj nikt na świecie de facto nie rozwiązał problemu ostatecznego składowania wypalonego paliwa, między innymi ze względu na to, że ten problem można było sobie rolować, bo to paliwo wciąż w tych depozytach średnioterminowych sobie leży i nie krzyczy tam za głośno, więc w sumie to tak można to trochę spychać, zwłaszcza, że te budżety w większości zabezpieczone przez firmy energetyczne, przez operatorów elektrowni atomowych, nie wystarczą na pokrycie tych kosztów, a mówimy o składowaniu ostatecznie wypalonego paliwa przez kilkadziesiąt tysięcy lat. Finowie, bardzo ostrożny naród, założyli sobie, że depozyt ma wytrzymać 100 tysięcy lat.
Dla większości ekspertów, ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak realnie wygląda problem promieniotwórczości, to jest oczywiście lekko przesadzone, no ale to jest podejście, myślę, bardzo odpowiedzialne ze strony Finów. Oni zakładają nawet, że ten depozyt powinien wytrzymać nadejście lądu o grubości 2,5 km na teren Olkiluoto, czyli tej wyspy, na której jest już drążone ostateczne składowisko. I po cofnięciu się tego lądolodu, po kolejnych tysiącach lat, jeżeli tam z powrotem będzie jakaś cywilizacja, będą inne zwierzęta być może, to nie powinny być narażone na radiację. Można pomyśleć o tym jako o totalnie abstrakcyjnym wyzwaniu, ale to jest wyzwanie, z którym teraz większość państw wysoko rozwiniętych będzie się musiała zmierzyć, bo to paliwo trzeba już jednak zacząć transportować do ostatecznych składowisk, których koszty budowania będą szły w miliardy. W przypadku Finlandii to jest równowartość kilkunastu miliardów złotych. Jeżeli porównamy to do kosztu budowy nowego bloku atomowego, który przez rząd jest zakładany na poziomie 20 miliardów złotych za gigawatt, a dzisiejsze choćby założenia CEZ-u to jest bliżej 25 miliardów złotych za gigawatt, czyli rzeczywistość może się zbliżyć do 30 miliardów złotych za gigawatt, no to te koszty wybudowania składowiska może nie są tak gigantyczne w stosunku do kosztów inwestycyjnych i rozłożone na kilkadziesiąt lat, ale jednak będą istotne. I tutaj też kłania się relacja rządu z obywatelem, bo Polska planuje dzisiaj budowę drugiego składowiska odpadów średnioaktywnych, bo to wróżanie się już właściwie wyczerpało. Ministerstwo Energii jeszcze wówczas ogłosiło nawet przetarg na poszukiwanie lokalizacji, badania lokalizacyjne, ale został on napisany tak, aby w żaden sposób nie wynikało z niego, że chodzi o jakiekolwiek składowisko, jakichkolwiek odpadów, nie mówiąc już o odpadach radioaktywnych. A gdy jako dziennikarze zapytaliśmy o szczegóły tego przetargu, bo zadziwiła nas ta wyjątkowa otoczka tajemniczości, to de facto nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to, co ministerstwo razem z Instytutem Geologicznym planują zrobić. I to jest moim zdaniem też jedno z gigantycznych wyzwań w relacjach obywatel-rząd, że jeżeli przy takich de facto drobnych rzeczach rząd bardzo mocno unika tematu energetyki atomowej i stara się go zamieść pod dywan, to budzi to moją daleko idącą ostrożność w wspieraniu planów rządu dotyczących rozwoju energetyki atomowej, bo jak spojrzymy na kwestie awaryjności elektrowni, które są ekstremalnie rzadkie, jeżeli chodzi o poważne awarie, to jest moim zdaniem bezpieczna technologia, ale kiedy się już zdarzają, to oczywiście mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje, zwłaszcza w postaci czasowego czy dłuższego przesiedlenia części mieszkańców. A pamiętamy, że mówimy o elektrowni zlokalizowanej 40 kilka kilometrów od Trójmiasta, więc takie ryzyko oczywiście w polskim przypadku też istnieje. To jeżeli rząd stara się zamieść pod dywan temat relatywnie błahy, niedużego, średnioterminowego składowiska odpadów radioaktywnych o niezbyt dużej radioaktywności też przecież, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze. I mówiłem o tej awaryjności bloków atomowych też w kontekście tego, że trzeba mieć jednak zaufanie do rządu, że też nie będzie przymykał oka na to, co w tej elektrowni się dzieje, i do nadzoru. Bo większość z tych awarii, do jakich jednak dochodziło na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, zawinił człowiek. Zawiniły rozwiązania przygotowane przez człowieka albo człowiek, operatorzy czy pracownicy
elektrowni atomowej, więc kultura pracy i też pewnego rodzaju kultura dostępu do informacji jest, myślę, jednym z bardzo ważnych elementów, więc gdyby rząd naprawdę chciał zbudować elektrownię atomową, to jest tutaj bardzo dużo do poprawy. No i tą niepewność też odzwierciedlają badania opinii publicznej, moim zdaniem, jako tego obserwatora tak naprawdę tej naszej sceny elektroenergetycznej, bo mieliśmy oczywiście awaria czy katastrofa, do jakiej doszło w Czarnobylu, sprawiła, że wsparcie dla energetyki atomowej bardzo mocno spadło, też ten dystans do rządu wówczas komunistycznego i całe ruchy ekologiczne, tak naprawdę też obywatelskie i opowiadające się za demokratycznymi przemianami, były przeciwko tej elektrowni atomowej, między innymi ze względu na tą relację władza-obywatel. Natomiast po tym okresie to zaufanie do energetyki atomowej zaczęło nam rosnąć, kiedy rząd ogłosił te plany budowy elektrowni atomowych w Polsce. To poparcie wzrosło do całkiem wysokiego poziomu, no i kolejna katastrofa w Fukushimie sprawiła, że znowu to poparcie znacznie nam spadło i do dzisiaj utrzymuje się na takim nie najwyższym poziomie. To są badania CBOS-u jako jedynej pracowni, tak naprawdę, która może się pochwalić właściwie 30-letnim okresem takich badań. Chwilę już mówię, ale na szczęście powoli kończę. Więc mam nadzieję, że głos mi jeszcze wytrzyma. I teraz wobec tego można by zapytać o kluczową rzecz, czyli czy mamy w ogóle alternatywę dla elektrowni atomowej, czy mimo jej wad i dzięki zaletom energetyka atomowa jest jednak technologią, która powinna znaleźć miejsce na polskim podwórku, nawet jeżeli będzie bardzo droga, bo będzie nam dostarczać energię w sposób jednostajny, relatywnie bezpieczny, o ile oczywiście naprawdę uda nam się dotrzymywać wszystkich procedur i świetnie przeszkolić personel. No i spójrzmy na to, jak to wygląda w Europie jeszcze raz. No, tam, przepraszam, tutaj się te ikonki poprzestawiały, ale podpisy mają Państwo na dole, więc widać wyraźnie, że atom jest w gronie tych technologii przechodzących do lamusa w Europie jako całej. Z wyłączeniem Rosji, która wciąż inwestuje w energetykę atomową, ale też bardzo silnie rozwija od niedawna energetykę odnawialną. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się też produkcji energii elektrycznej, a nie mocy zainstalowanej, to atom także jest w odwrocie, w mniejszym odwrocie, bo zamykane były bloki, które już produkowały relatywnie mało. W największym odwrocie jest węgiel, także zużycie na szczęście, można powiedzieć, spadło, o ile powodem była efektywność, ale 2019 rok to jeszcze bardzo rozwinięte prosperity na całym świecie i w Europie też, więc ten spadek był spowodowany raczej efektywnością. No ale niestety z punktu widzenia klimatu, z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych, największym wygranym był gaz ziemny. Dopiero za nim uplasowały się elektrownie wiatrowe, słoneczne i biomasa. To nie jest oczywiście kierunek, w którym powinniśmy podążać, bo elektrownie gazowe oprócz swoich niewątpliwych zalet, czyli przede wszystkim niskich kosztów inwestycyjnych i dużej elastyczności produkcji energii elektrycznej, mają podstawową wadę w postaci wykorzystania gazu,
surowca kopalnego, czyli emisji dwutlenku węgla, no i uzależnienie nas od importu. Nawet jeżeli zdywersyfikujemy trasy importu i uzależnimy się w końcu tak idyllicznie od naszego nielubianego partnera gospodarczego ze wschodu, to wciąż będziemy uzależnieni od innego partnera gospodarczego w postaci czy to Stanów Zjednoczonych, czy Kataru, czy Norwegii. A więc miliardy złotych będą nam rok do roku wypływać niemal dosłownie z kraju, więc nie jest to dobry kierunek. Natomiast Polska dzisiaj jest w takiej sytuacji, kiedy kilka koncernów państwowych energetycznych stawia jednak na gaz, bo jak rozumiem, ich podejście widzą to jako paliwo przejściowe. Niemcy, co bardzo często im się zarzuca, rezygnowali z elektrowni atomowych, utrzymując produkcję w elektrowniach na węglu kamiennym i brunatnym, czyli zwiększając emisje. Jak popatrzą Państwo na realne dane z Niemiec, te emisje od wielu lat są w trendzie spadkowym, pomimo zamykania reaktorów atomowych, ale w pierwszym momencie oczywiście, jak te reaktory były zamykane, to węgiel przyjął ich rolę. Natomiast Niemcy mają i energetykę gazową, i węglową, i jeszcze w na tyle dobrej kondycji, że właśnie te elektrownie są wykorzystywane jako backup dla elektrowni odnawialnych, czyli dla bardzo dynamicznie wzrastającej produkcji energii elektrycznej z wiatru i słońca. Dużo taniej w Niemczech jest bilansować system elektroenergetyczny dzięki elektrowniom węglowym, niż rozwijać już dzisiaj na potęgę magazyny energii, czy elektrochemiczne, czy w postaci kilkudziesięciu innych technologii, które dzisiaj są już dostępne na rynku i albo są już skomercjalizowane, albo zbliżają się do tego okresu. To wciąż jest drogie. Oczywiście te badania i powolna implementacja sprawiają, że ich koszty spadają. Natomiast Niemcy, myślę, że wyszli z pragmatycznego bardzo założenia, że atom nie nadaje się niestety do współpracy z elektrowniami odnawialnymi. Jeżeli zmierzamy w kierunku bardzo dużego udziału energetyki odnawialnej, to znaczy, że będziemy produkować momentami dużo więcej energii z na przykład farm wiatrowych niż zużywamy. W Niemczech prowadziłoby to albo do konieczności zatrzymywania tych turbin wiatrowych, chociaż one dostarczają przecież energię za 0 euro za megawattogodzinę, jeżeli chodzi o koszty zmienne, czyli ich zatrzymywanie nie ma większego sensu, po to, aby elektrownie atomowe, gdzie jest to kilka euro za megawattogodzinę kosztów paliwa, jednak produkowały, bo te elektrownie nie są w stanie obniżać swojej generacji tak szybko. Tak więc zmierzając już do końca tej prezentacji, warto zwrócić uwagę na to, że niestety polskie elektrownie węglowe są już mocno wysłużone i jako ten backup dla dynamicznie rosnącej ilości energii z farm wiatrowych, lądowych, morskich za chwilę i fotowoltaiki nie są w stanie już tak dobrze się spisywać, więc niestety, ale powtarzamy tą drogę, jaką wiele państw Europy Zachodniej przeszło, bo oprócz Niemiec przecież to jest też Wielka Brytania i inwestujemy na razie w te elektrownie gazowe, oby oczywiście jak najszybciej też okazało się, że warto pominąć ten etap w rozwoju, jaki przeszła reszta państw Zachodu i inwestować w nowsze technologie. To powoli się już oczywiście dzieje, bo jak popatrzymy na przetargi, jakie organizują polskie sieci elektroenergetyczne, to DSR odgrywa tam coraz większe znaczenie. On tam, w tamtym przypadku jest w większości takim DSR-em na potrzeby regulatora, czyli nieco poza rynkiem, choć zasady są rynkowe. Regulator wypłaca pieniądze za to, żeby poszczególne firmy zredukowały zapotrzebowanie na energię, na przykład przez godzinę, bo na koniec dnia dochodzimy właśnie do problemów pojedynczych godzin, na przykład w całym roku. Tak. Zgodnie z zasadą Pareto,
to będą najdroższe godziny i ich dekarbonizacja będzie najdroższa. Natomiast ten gaz jest dzisiaj tańszą alternatywą dla rozwiązań takich jak DSR czy magazyny elektrochemiczne. Natomiast no, brakuje mi oczywiście opracowań rządu mówiących o tym, jak daleko miałaby iść, jak daleko miałby iść ten rozwój energetyki gazowej, bo mam wrażenie, że znowu okaże się, że przeinwestowaliśmy w rozwój kolejnej emisyjnej jednak technologii, podczas gdy nasz cel jest dość jasny i jest nim dekarbonizacja całej gospodarki, przy czym energetyka powinna się de facto zdekarbonizować szybciej, bo mamy spore emisje z naszego rolnictwa, które przecież będą musiały być jakoś jeszcze offsetowane. No i teraz, jeżeli spojrzymy na to, to są już dwa ostatnie slajdy, mam nadzieję, że się Państwo z tego cieszycie, jeżeli spojrzymy na to, co ministerstwo w ostatnim, mam wrażenie, scenariuszu pokazało, no to mamy tutaj de facto 6 gigawatów elektrowni atomowych w 2040 roku, które będą nam dostarczać 42 terawattogodziny. Jeżeli popatrzymy na całe zapotrzebowanie sięgające blisko 230 terawattogodzin, to te 40 terawattogodzin nie wydają się rzeczą nie do zastąpienia, nie wydają się być taką częścią tortu, którego nie dałoby się zastąpić. Natomiast no problem naszego państwa polega na tym, że nie mamy narzędzi analitycznych. Rząd nigdy nie zainwestował w takie narzędzia analityczne, które mogłyby służyć na przykład kolejnym ekipom rządowym, w to, aby zobaczyć, jak ten miks wyglądałby bez atomu, tak? Bo trzeba to sprowadzić do pojedynczych godzin, a nawet okresów 15-minutowych i przetestować właściwie bardzo wiele scenariuszy na każdą taką godzinę, na 8760 godzin w roku i sprawdzić, czy rzeczywiście na pewno w każdej z tych godzin te rozwiązania, jakie mamy dziś dostępne na rynku już, czyli na przykład elektrochemiczne magazyny, elektrownie szczytowo-pompowe, biogazownie, które moglibyśmy zamienić na biogazownie szczytowe, dokupując do istniejących instalacji większe zbiorniki na biogaz i większe generatory i skracając ich produkcję do mniejszej liczby godzin, ale za to z większą mocą. To są rozwiązania, które leżą dzisiaj na stole i oczywiście one też nie są tanie. Jeszcze droższy od takiego wykorzystania biogazu byłby dziś wodór. Natomiast plus jest taki, że w przypadku na przykład technologii biogazowych wiele polskich firm rozwija swoje technologie, dużo łatwiej nam jest wejść w ten rynek, więc gdyby zapowiadane już ponad 10 lat temu programy intensywnego rozwoju tej gałęzi elektroenergetyki i rolnictwa się rozwijały, to wówczas bylibyśmy dzisiaj już pewnie w innym miejscu. W przypadku elektrowni atomowej oczywiście możemy tam część kontentu, część wkładu zrealizować w tej części konwencjonalnej, ta część atomowa wyspa no, będzie de facto dostarczona z Azji. Nie podejrzewałbym, że ze Stanów Zjednoczonych czy Francji już dzisiaj. Ale to nie jest nic nowego. No, bloki węglowe nowe, które dzisiaj realizujemy, też w dużej mierze opierają się nawet na bojlerach przywożonych z Azji, więc niestety tak to dzisiaj wygląda, więc warto byłoby jednak inwestować w te technologie, gdzie możemy jeszcze wesprzeć polski przemysł. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. No i nutka optymizmu jest taka, że
Gdy zestawiliśmy sobie kiedyś rządowe prognozy produkcji energii elektrycznej za ostatnie niemal 100 lat, bo te prognozy sięgają jeszcze dwudziestolecia, to każda z nich bez wyjątku była przeszacowana i to bardzo mocno przeszacowana, więc jest oczywiście nadzieja na to, że także i ta dzisiejsza, mówiąc o tych 230 TWh zapotrzebowania w 2040 roku, okaże się przeszacowana, choć tak naprawdę to ten kierunek powinniśmy obierać, czyli powinniśmy elektryfikować naszą gospodarkę, więc powinniśmy zastępować choćby spalanie, ogrzewanie mieszkań węglem, zastępować przez pompy ciepła działające na energię elektryczną. No jakąś nadzieją mogą być tutaj oczywiście instalacje połączone z fotowoltaiką rozproszoną, które odciążą sieci elektroenergetyczne i odciążą te zapotrzebowanie na duże elektrownie systemowe, ale to zapotrzebowanie oczywiście no będzie, tak czy inaczej. Nie zakładam, że w najbliższych 20 latach system elektroenergetyczny, jak część ekspertów przewiduje, miałby się zwinąć, czyli zostać sprowadzony do marginalnego znaczenia, a zapotrzebowanie odbiorców miałoby przyjąć rozproszone elektrownie i mówimy też o rozproszonych jednostkach w przypadku dużego przemysłu. Zakładam, że ten system będzie nam jednak potrzebny, więc powinniśmy tam budować elektrownie, które będą zasilać te sieci najwyższych napięć. Natomiast czy powinien to być atom, to myślę jest przedmiot już do Państwa oceny no, po tej prezentacji. Pozwólmy w takim razie jeszcze na tą dyskusję i też jestem ciekaw Państwa opinii. Oczywiście, ponieważ tak jak mówiłem, nie jestem ekspertem, jestem tylko obserwatorem tej naszej sceny elektroenergetycznej, to jestem no, szalenie ciekaw też Państwa opinii i liczę w takim razie teraz na Państwa komentarze, pytania czy sugestie. Diana. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Teraz proszę Alana o przełączenie na tryb zadawania pytań. Fantastycznie. I możemy zacząć. Mam nadzieję, że... Ach, dobrze. Proszę, proszę. Mamy pierwsze pytanie. Agata jeden pyta. Czy pokładanie nadziei i inwestowanie miliardów w model energetyki, który nie ma pomysłu na sensowne utylizowanie odpadów nuklearnych, nie jest szczytem bezmyślności i krótkowzroczności? Czy będziemy zrzucać beczki z odpadami do mórz i oceanów, tak jak to robią kraje zachodnie, albo składować je pod ziemią w prezencie dla przyszłych pokoleń i nie większej wydajności energetycznej tu i teraz? To jest oczywiście wyzwanie, o którym mówiliśmy. Nie wiem, czy pani Agata akurat była z nami od początku, czyli ostatecznego składowiska na tysiące lat. Ja osobiście mam dozę zaufania do inżynierów, na przykład w Finlandii, którzy projektują to składowisko i stosują w sumie, no, można powiedzieć, zaawansowane metody tego, jak jednak te wypalone paliwo składować, ale to składowisko oczywiście ma być no całkowicie, po jego wypełnieniu całkowicie zniknąć, tak naprawdę być zasypane, więc nie powinno kusić nikogo, aby do niego docierać gdzieś tam w przyszłości, ale oczywiście różne katastrofy naturalne mogą sprawić, czy jakieś błędy człowieka, jak zwykle, na przykład nieszczelność pojemników, czy któryś z wielu warstw ochronnych mogą sprawić, że będziemy mieli tą emisję. Natomiast myślę, że poziom zabezpieczeń jest w takiej dającej się oszacować perspektywie tysięcy lat. Brzmi to trochę absurdalnie, że da się oszacować taką perspektywę, ale to przyjmijmy, no powinno być bezpieczne. Natomiast oczywiście problemem jest to, że zostawiamy ten dylemat i te koszty poradzenia sobie z wypalonym paliwem atomowym, no choćby naszym wnukom, które musiałyby
takie składowisko wydrążyć gdzieś w Polsce, też zdobyć zaufanie społeczeństwa. A jak pamiętamy, no, wydrążenie tuneli nie jest polską specjalnością i tunel na Zakopiance, jego wydrążenie no, z kilka ekip rządowych sens powiek jednak ściągało, więc nie jest to na pewno błaha rzecz. Dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Sprawy dokończyły zarzucony Temelin. Słowacja, Moczowce, dlaczego pan redaktor pominął kasusy tych krajów, a powołuje się na od zawsze antyatomową Austrię? No, Austrie nie od zawsze były antyatomowe, bo przypomnijmy, że ta inwestycja się tam rozpoczęła, ale myślę, że to było pokazane na prezentacji, tak? Czyli ten rozwój energetyki atomowej. Oczywiście nie tylko Czechy i Słowacja dokończyły inwestycje, bo inwestycje były kontynuowane w wielu państwach też Europy Zachodniej w tym czasie. Natomiast no bezwzględnie, co zresztą widać też na twardych danych, no katastrofa w Czarnobylu jednak bardzo mocno wpłynęła na opinię społeczną. Bez względu na to, czy te obawy były uzasadnione z technicznego punktu widzenia, czy nie, to jednak bardzo mocno ta opinia publiczna to odczuła i w efekcie też oczywiście te rozgrzane programy atomowe, jakie mieliśmy w Europie, zostały zamrożone i dziś energetyka atomowa w Europie, jej głównymi tematami to jest to, jak przedłużyć życie istniejących reaktorów i w jaki sposób rozbierać te, które tego przedłużenia nie uzyskały. I to są dzisiaj podstawowe tematy energetyki atomowej. Gdzieś na ich marginesie są pojedyncze inwestycje w kilku państwach, ale to nie jest już ta energetyka atomowa, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 80. No właśnie z wielu tych powodów, o których była mowa podczas prezentacji. Dobrze, proszę o kolejne pytania. Czy mamy jakiś problem techniczny? Jest. Pyta Piotr. Dlaczego ludzie boją się odpadów promieniotwórczych, które wcale im nie szkodzą, a nie boją się powietrza zanieczyszczonego odpadami ze spalania węgla i gazu, którymi potem oddychają? Myślę, że te obawy akurat w Polsce zanieczyszczeń emitowanych przez spalanie węgla są już dzisiaj na wysokim poziomie. One oczywiście istniały od zawsze. Od kiedy na większą skalę zaczęliśmy wykorzystywać paliwa kopalne i ten problem emisji zanieczyszczeń stał się realny. Natomiast to pewnie sobie świetnie Państwo zdajecie sprawę z tego, że no ruchy związane z alarmami antysmogowymi sprawiły, że ten temat odżył i też myślę, że Polska jako naród, jako państwo znaleźliśmy się już na takim akurat poziomie rozwoju gospodarczego, gdzie przestaliśmy tak mocno myśleć o naszych portfelach i kolejnym etacie, tylko zaczęliśmy myśleć o potrzebach wyższego rzędu. Czyli znaleźliśmy się w tym miejscu, gdzie powiedzmy Niemcy Zachodnie w latach 70., gdzie tam te ruchy związane z paliwami, czy spór wokół wykorzystania paliw kopalnych i zwrot w kierunku energetyki atomowej i odnawialnej był zauważalny. I w Polsce też dzisiaj przyszedł taki moment. To dlaczego ludzie boją się odpadów promieniotwórczych, to oczywiście jest, myślę, problem polityki informacyjnej rządu. Jeżeli rząd unika odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania dziennikarzy, jak w przypadku, który opisałem, który dotyczył nas bezpośrednio, to musi mieć odzwierciedlenie w opinii publicznej. Zresztą tytuł naszego artykułu no nie mógł być inny niż tajemniczy przetarg Ministerstwa Energii, bo nie mieliśmy tak naprawdę o czym napisać,
jeżeli nie dostaliśmy informacji. Tak? Więc jeżeli rząd nie komunikuje się z dziennikarzami, z opinią publiczną, nie tłumaczy, nie mówi i o wadach, i o zaletach jednocześnie, tylko próbuje wady ukrywać, a agitować za zaletami, bo akurat taka jest linia aktualnego rządu, to naturalną reakcją, moim zdaniem, przynajmniej części opinii publicznej będzie obawa, a w kolejnych etapach pewnie jakieś teorie spiskowe. Tak, bo to też jest niestety naturalny etap, kiedy mamy gorszy dostęp do informacji. Więc to jest kwestia rządu, aby bardzo poważnie potraktował obywateli, aby rozmawiał z nimi jak z partnerem, a nie z ludźmi, którzy ewentualnie mogą mu przeszkadzać albo popierać jego pomysł. Dobrze, proszę o kolejne pytanie. Skoro scentralizowana energetyka jądrowa dużych mocy niesie ze sobą tyle problemów, to czy są jakieś alternatywy? Co sądzi Pan o pomyśle rozproszonej energetyki jądrowej niskich mocy? Pyta Tomasz. Pomysły takie jak SMR-y czy HTR-y, czyli energetyka taka małoskalowa, reaktory o mocach kilkudziesięciu megawatów do pojedynczych setek megawatów, w przypadku na przykład HTR-u dla przemysłu, też znowu mają swoje wady i zalety. Teoretycznie tak są projektowane, aby były niemal bezobsługowe. Oczywiście te pasywne systemy bezpieczeństwa muszą tam być zaszyte na poziomie przynajmniej najnowszych wielkoskalowych bloków jądrowych, ale mają być też w założeniu przynajmniej bardziej elastyczne. To przynajmniej deklarują ich projektanci i być może przyszli producenci, jeżeli te bloki uda się certyfikować i one wejdą do produkcji, no ale oczywiście generują nam kolejne problemy. Jeżeli mamy budować więcej małych jednostek, to pojawia nam się więcej potencjalnych konfliktów społecznych. Dzisiaj obserwujemy je w przypadku właściwie każdej technologii energetycznej, bo to nie są tylko słabe protesty przeciwko farmom wiatrowym, ale są też protesty bardzo ostre przeciwko biogazowniom rolniczym. Są protesty, o dziwo, dla mnie to było lekkim zaskoczeniem, ale przeciwko farmom fotowoltaicznym, przeciwko oczywiście lokalizacji sieci elektroenergetycznych, elektrowni węglowych, gazowych, odkrywek węgla, nowym kopalniom czy ich poszerzaniu. I to samo spotka energetykę atomową. Zresztą spotyka już dzisiaj. Jeżeli mielibyśmy jeszcze bardziej go rozproszyć, no to oczywiście narażamy się na potencjalnie większą liczbę konfliktów. Dla nadzoru atomowego mogłoby to być oczywiście jakaś potencjalna też trudność. Więc tak naprawdę dyskutujemy dziś o czymś, co ma się dopiero pojawić na rynku, bo nie ma takich technologii jeszcze. Nie można mówić o tak naprawdę o ich cenie, o ich parametrach. Więc oprócz tych wszystkich wad też energetyki atomowej, bo to wciąż będzie wypalone paliwo, jego transport z większej liczby instalacji, no nie mamy tak naprawdę konkretów, więc oczywiście część ekspertów upatruje w tym wyjście z tego zaułka, w jakim znalazła się dzisiaj duża energetyka atomowa w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale nie jestem przekonany, że to kiedykolwiek się stanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Jakub Brzychowicz pisze. Dzień dobry, czytałem raport w dniu wczorajszym i mam następujące pytanie. 1. W obliczu spadających cen OZE atom staje się nieatrakcyjny. Jaka jest szansa, jakim kosztem osiągnie się odpowiednią ilość magazynów energii i odnawialnych źródeł energii do stworzenia niskoemisyjnego miksu energetycznego poniżej 100 gramów ekwiwalentu CO2 na kWh w perspektywie 2050 roku? Drugie pytanie, jaka jest szansa na rozwój przemysłu krajowego na potrzeby OZE w Polsce? I trzecie, kilkakrotnie wspomina Pan o generacji trzeciej plus i jej schyłku w Europie. Sekundkę.
Jak pan sądzi, generacja czwarta reaktorów ma szansę na silne pobudzenie rozwoju w kierunku atomu? I czwarte, czy Polska ma szansę stać się hubem gazowym dla Europy Wschodniej? I na koniec, elektrownie działające o rozszczepienie jądra atomowego to elektrownie jądrowe. Tak tylko z akademickiego punktu widzenia. Dobrze, Tak. no to wróćmy po kolei. Albo możemy od końca zacząć, ponieważ tak jak mówiłem na wstępie, nie jestem ekspertem, a dziennikarzem, to z punktu widzenia językowego dobrze jest mieć synonimy i w artykułach prasowych elektrownie jądrowe i atomowe, czy też nuklearne są synonimami doskonałymi, więc nie ma sensu tutaj zubażać polskiego języka, który sobie tak świetnie radzi z tym nazewnictwem. Jeżeli chodzi o spadające ceny OZE, przy których atom miałby być nieatrakcyjny, jakim kosztem jesteśmy w stanie osiągnąć, tutaj mowa jest o emisji poniżej 100 gramów, tak, na kilowatogodzinę. Natomiast myślę, że polska energetyka de facto będzie zmuszona, czy powinna, czy naszą odpowiedzialnością jako społeczeństwa jest, aby ona zeszła do poziomu de facto 0 kilogramów CO2 na megawatogodzinę. Więc jakim kosztem może się to odbyć? Próbę odpowiedzi na to moim zdaniem z dość niesatysfakcjonującym skutkiem podejmowało kilka instytucji i organizacji. Powstawały takie raporty ostatnie, no, pokazujące taką bardzo szeroką perspektywę z Energy Watch Group. Były też te raporty przygotowywane przez Greenpeace. Natomiast ich podstawowym problemem jest to, że siłą rzeczy są to albo raporty przygotowywane przez jakieś organizacje zaangażowane też nieco politycznie, bo zakładam, że na przykład Greenpeace w swoich założeniach programowych ma brak atomu, więc na taki raport też patrzę z pewnym dystansem, ale dokładnie to samo niestety jest w przypadku raportów czy prognoz wychodzących ze strony polskiego rządu, bo wiem, że wymogami dla stworzenia analizy pod kątem polskiej polityki energetycznej było po prostu zapisanie tego atomu na sztywno. On nie wychodził tam z prognoz, tylko ponieważ taka była decyzja polityczna, to ten atom tam się po prostu musiał znaleźć i dopiero reszta miksu mogła być układana pod kątem ekonomicznym czy pod kątem redukcji emisji dwutlenku węgla. Żałuję, że tak się dzieje. Żałuję przede wszystkim, że nie mamy realnych, dobrych narzędzi prognostycznych i że żaden rząd nie zainwestował, a nie byłyby to tak gigantyczne pieniądze, wbrew pozorom, w narzędzia, które pozwalałyby to dobrze przeanalizować. Więc niestety wciąż jesteśmy w takiej sferze dywagacji, natomiast możemy wziąć kilka raportów. Jedne, które mówią o tym, że miks energetyczny 100% OZE będzie tańszy, drugi raport, że w ogóle jest niewykonalny i trzeci, że jest wykonalny, ale będzie droższy. I no koniec rzędem temu, kto tak naprawdę będzie w stanie ocenić, który jest najbardziej realny i czy rzeczywiście którykolwiek z nich. Natomiast z czysto technicznego punktu widzenia oczywiście miks 100% OZE jest możliwy, tak? Przy dzisiejszych technologiach, tak? bo wystarczy nam elektroliza wody połączona z farmami wiatrowymi, aby zapewnić taki miks. Właściwie dwie technologie, no, tylko koszty tego będą oczywiście gigantyczne, więc do tego dorzucamy kolejne cegiełki w postaci farm fotowoltaicznych, które jednak produkują nam na przykład bardzo dobrze korelując się z zapotrzebowaniem na klimatyzację i zapotrzebowaniem letnim. Farmy wiatrowe z kolei produkują głównie zimą i w nocy. Do tego dorzucamy też biomasę i biogaz, które mają to bilansować, zapewniać też pewną inercję systemu elektroenergetycznego, która jest też potrzebna
jakieś rozproszone magazyny i tak dalej, więc oczywiście tworzymy taki tor, ale z czysto technicznego punktu widzenia no, bylibyśmy dzisiaj w stanie stworzyć mało być może efektywny ekonomicznie, ale za to 100% odnawialny system, a rząd niestety nigdy nie pokazał realnie, ile to miałoby kosztować. Pytanie... Kolejne pytanie, jaka jest szansa na rozwój przemysłu krajowego na potrzeby OZE w Polsce? On się rozwija, jeżeli popatrzymy dzisiaj, to akurat jest przykład firmy, która nie rozwija technologii, ale jest instalatorem, to Columbus Energy notowany na małym parkiecie polskiej giełdy dochodzi do poziomu blisko 2 miliardów złotych kapitalizacji i goni Tauron, czyli giganta, ale obciążonego bardzo mocno aktywami węglowymi. Więc widać, że jest kapitał, są inwestorzy zainteresowani rozwojem tych technologii i kolejna firma już rozwijająca bardzo ciekawe technologie i adoptująca je już w praktyce, naprawdę sprzedający te swoje rozwiązania, czyli ML System, też notowany zresztą na małym parkiecie, wydaje mi się. To są takie przykłady dość łatwo zauważalne ze względu na ich obecność na giełdach, które pokazują, że mamy potencjał rozwojowy. Oczywiście mamy też bardzo wiele firm poddostawców. To są często fabryki dużych koncernów jak Siemens, ABB, GE, które tworzą u nas elementy wykorzystywane w elektrowniach OZE. Są też w końcu też polskie firmy, jak Telefonica dostarczające kable na przykład, czy polskie stocznie tworzące statki do budowy morskich farm wiatrowych, więc ten potencjał jest całkiem spory i myślę, że ze względu na większą rozproszoność tych technologii per saldo gospodarczy mógłby się okazać znacznie lepszy niż rozwój energetyki węglowej czy atomowej, ale tutaj trzeba by sięgnąć oczywiście znowu do kilku raportów. Nie spotkałem takiego raportu, który byłby z tym sprzeczny, więc ale są raporty rzeczywiście think tanków, które mówią o tym, że wyszłoby to na plus, więc też oczywiście trzeba spojrzeć jakby na zaufanie do tego, kto ten raport stworzył. Trzecie pytanie to dlaczego nie mówimy o generacji czwartej reaktorów? Ja wyszedłem z założenia, że przede wszystkim takiej dyskusji w ogóle nie ma w Polsce. Pojawiły się dyskusje o SMR-ach i HPR-ach, a nigdy tak naprawdę rząd nie dopuszczał rozwoju czwartej generacji. Ona jest dzisiaj w powijakach, jest jeszcze dalej niż trzecia generacja. Oczywiście może mieć swoje niewątpliwe zalety w postaci no, paliwa, jakie spala i znaczy, przetwarza, no, tak to nazwijmy. Ale no to dzisiaj jest wciąż pieśń przyszłości. No, równie dobrze moglibyśmy o fuzji termojądrowej. No, może czwarta generacja jest jednak dużo bliżej komercjalizacji, ale to jeden z powodów, dla których o niej tutaj dzisiaj nie rozmawialiśmy. Natomiast jest to wątek jak najbardziej do poruszenia też myślę na forum rządowym i do dyskusji, tak, czy to w ogóle miałoby sens. I czwarte, czy Polska ma szansę stać się hubem gazowym dla Europy Wschodniej? To oczywiście Austriacy świetnie sobie tutaj zawsze radzili w tych relacjach, więc na razie mam wrażenie, że tą naszą pozycję Baumgarten świetnie wykorzystuje. Natomiast no jesteśmy w stanie oczywiście eksportować gaz, przesyłać go na Ukrainę czy LNG w basenie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w kontekście tych zaostrzających się norm emisji spalin w akwenie Bałtyku. No ale pamiętajmy o tym, że jeżeli będzie to gaz ziemny, to jego dni też są jednak policzone. Dobrze, zanim zadamy kolejne pytanie, jeszcze bardzo proszę o to, aby Państwo w trybie zadawania pytań trzymali się właśnie zadawania pytań, a ewentualną dyskusję przenieśli do zwykłego czatu.
Mamy Jak widzę, tutaj. tylko jeszcze Tak. zapytam, bo widzę, że o minutę już przekroczyliśmy czas, ale rozumiem, że Tak, mamy tutaj tutaj. mamy bardzo dużo, dlatego myślę, że możemy przedłużyć spokojnie jeszcze o 15 minut. Dobrze. Także poproszę o kolejne pytanie. W jakiej perspektywie zielony wodór stać się może znaczącym paliwem energetycznym? Jerzy, numer 2. Oczywiście to jest pytanie, co znaczy znaczącym, ale znam już przykłady z Polski, gdzie inwestor prywatny bardzo, bardzo realnie podchodzi do wykorzystania wodoru. No i jego podstawowym problemem jest dzisiaj to, że jeżeli ma to być zielony wodór, to potrzebuje ogromnych ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Natomiast trik polega na tym, że elektroliza nie wymaga kosztownych części, na przykład farm wiatrowych w postaci całego systemu i przetwarzania tej energii, tak? I poprawy jej jakości. Więc może to być bardzo prosta turbina wiatrowa, na przykład zmodernizowana stara jednostka, pozbawiona sporej części komponentów, która po prostu, jeżeli wieje, to bezpośrednio przesyła tą energię elektryczną do elektrolizera. I to może też pozwolić na to, że ta produkcja wodoru stanie się po prostu tańsza, jeżeli do tego po stronie bilansu doliczymy ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej, jej dystrybucji, ograniczenie mocy zamówionej po stronie przedsiębiorstwa, a takie akurat właśnie wyliczenia są w przypadku tego przedsiębiorcy, którego mam na myśli, to już dzisiaj jest ciekawa alternatywa i myślę, że te projekty ujrzą światło dzienne nawet w miesiącach, a nie latach najbliższych. Natomiast na szerszą skalę wodór przypuszczam, że będzie się rozwijał zbliżoną trajektorią do rozwoju fotowoltaiki, czyli jeszcze pewnie wiele lat przed nami badań czy z zakresu materiałoznawstwa nad zbiornikami do przechowywania wodoru czy membran wykorzystywanych w ogniwach paliwowych. Do tego, abyśmy osiągnęli ten break-even point, przy którym wodór wystrzeli, tak jak wystrzeliła na fotowoltaika. Natomiast myślę, że to jest perspektywa 10-15 lat. A czy mógłbyś jeszcze doprecyzować, co masz na myśli, mówiąc zielony wodór? Zielony wodór, wodór możemy tworzyć albo z elektrolizy wody, wykorzystując do tego energię ze źródeł odnawialnych, albo z gazu ziemnego, albo z węgla, więc tak naprawdę ze wszystkich węglowodorów, jak sama nazwa wskazuje, tak naprawdę z bardzo wielu związków chemicznych możemy go wyodrębniać, a ten zielony ma tę zaletę, że w tej części węglowodorowej nie emituje tego węgla, bo po prostu jest wyodrębniany z wody, czyli emituje tylko cząsteczki tlenu poza wodorem. Dobrze, proszę o kolejne pytania. To wykorzystanie wody przez elektrownie jądrowe. Czy potrzeba jej więcej niż do chłodzenia pracujących dziś węglówek? Co stoi na przeszkodzie zastosowania rozwiązania spaloverde, które stoi na pustyni? Pyta Ula. Ja zakładam, że woda nie będzie jakimś bardzo istotnym problemem dla polskiej elektrowni atomowej, która będzie lokalizowana na wybrzeżu. Do tego trzeba będzie oczywiście zbudować potężne kanały i pobierania tej wody i wypuszczania jej, bo przecież nie będzie się to odbywać blisko plaży, tylko w sporym oddaleniu od brzegu. Zakładam, że nieczęsto Bałtyk będzie nam wkładać takie figle, jak się zdarzały na przykład Szwedom, gdzie woda w Bałtyku osiągnęła 25 stopni, czyli była tak ciepła jak w jeziorze, i zmusiła do redukcji generacji z elektrowni atomowej. Natomiast
Takiej sytuacji oczywiście też nie możemy wykluczyć, że ona się pojawi wraz z coraz częstszymi falami gorąca. Jeżeli akurat prądy morskie będą mało sprzyjające i będą niosły tą gorącą wodę, to też może być jakiś problem. Natomiast no, nie sądzę, żeby to była kluczowa przeszkoda w polskim programie atomowym. A tego rozwiązania z Palo Verde nie znam, więc tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na całość tego pytania. Dobrze, więc poprosimy o kolejne, mam jeszcze 10 minut. Czy popiera Pan pomysł budowy Ostrołęki C w gazie ziemnym po to, by zintegrować więcej OZE? Pyta Adam 1. Myślę, że jeżeli rzeczywiście potrzebujemy dzisiaj wykorzystywać jeszcze gaz ziemny właśnie z tych względów, o jakich mówiłem, to dużo efektywniej wykorzystalibyśmy go w elektrociepłowniach, bo mamy dziś wciąż wiele rozproszonych elektrociepłowni, które spalają węgiel, które moglibyśmy przestawić na gaz, i elektrociepłownia ma to do siebie, że generuje energię wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło. Latem to zapotrzebowanie na jej pracę jest dużo, dużo mniejsze, jeżeli oczywiście ona jest tak nieco przewymiarowana, ale może być wtedy bardzo dobrym backupem. Czyli tak naprawdę niskim kosztem uzyskujemy wtedy instalację do pokrycia tego zapotrzebowania na przykład przez 100 godzin w ciągu roku, czy nawet 20 godzin w ciągu roku, w zależności od sytuacji. Czyli właśnie tych ostatnich godzin w ciągu roku, które wyjdą nam niesłychanie drogo w każdej innej technologii, bo jeżeli mielibyśmy zbudować magazyn litowo-jonowy, który będzie czekał tylko na 100 godzin w roku, to koszty CAPEX-u, koszty inwestycji byłyby no, gigantyczne i bardzo mocno obciążałyby odbiorców, a tego typu elektrociepłownie gazowe, które zwłaszcza później można by taniej przestawić na większy udział, na przykład wodoru, zielonego wodoru, czy być może nawet na biogaz, byłyby lepszym rozwiązaniem. Nie sądzę, aby taka duża inwestycja gazowa w tamtej części kraju, czy duża inwestycja elektroenergetyczna w ogóle była potrzebna, bo z punktu widzenia polskich sieci elektroenergetycznych tam nie jest potrzebna żadna duża inwestycja. I nie sądzę, żeby taka elektrownia, nie elektrociepłownia, ale de facto elektrownia gazowa była tam potrzebna. Dobrze, proszę, kolejne pytanie. Mamy ich mnóstwo, czasu coraz mniej. Okej. Okay. Cele unijne, 32,5% efektywności energetycznej, 32% OZE, budowanie rynku i zwiększenie roli konsumentów, czyli decentralizacja. Nie ma żadnych celów dotyczących energetyki jądrowej. Proszę o komentarz w kontekście celów Parlamentu Europejskiego, nie, PE, w Polsce do 2040. Polityki energetycznej. Tak, chodzi o PEP w Polsce i możliwość utraty środków UE. No oczywiście Zielony Ład zaproponowany przez Komisję Europejską daje bardzo jasne sygnały inwestycyjne dla przedsiębiorstw, co widać już po tych przedsiębiorstwach, bo jeżeli posłuchamy ostatnich wypowiedzi prezesów największych polskich koncernów energetycznych, to wszyscy teraz przechodzą zieloną rewolucję, zieloną transformację i zielony zwrot. Natomiast niechętnie bardzo mówią o energetyce atomowej, a jeżeli już, to mówią to w kontekście tego, że nie są w stanie jej sfinansować. I rzeczywiście no myślę, że ten projekt dziś jest tak odległy i tak bardzo niepewny, budowy elektrowni atomowej, że z tego podstawowego założenia nie będzie to problem w pozyskiwaniu środków na inwestycje z funduszy unijnych na najbliższą perspektywę. PGE przygotowuje się do wydania gigantycznych pieniędzy na budowę farm wiatrowych na morzu, podobnie zresztą jak Orlen, a powoli także Enea i Energa. Więc no nie obawiałbym się, że z tego powodu stracimy pieniądze, właśnie dlatego, że w najbliższej perspektywie finansowej nie za wiele wydamy na elektrownię atomową. Dobrze, to poproszę kolejne pytanie.
Powtarzam pytanie po raz kolejny. Dlaczego nie uwzględnia Pan w swoich tezach obniżenia kosztów budowy elektrowni jądrowych przy kolejnych blokach tego typu? Standaryzacja, powtarzalność czynności oraz większe doświadczenie, pyta Jerzy. Mówiliśmy bardzo dużo o tej powtarzalności, tak, że jest to jeden, moim zdaniem, z kluczowych dzisiaj stoperów rozwoju energetyki atomowej. No, oczywiście tutaj dochodzimy do zamkniętego koła, bo ponieważ energetyka jest droga, to niewiele państw po nią sięga, ponieważ niewiele po nią sięga, to nie ma tej skalowalności. I absolutnie zawsze byłem zwolennikiem tezy, że gdybyśmy mieli rzeczywiście renesans energetyki atomowej, to jej koszty by mogły spadać i to być może znacznie. Natomiast nie sądzę, aby takim game changerem były inwestycje w Polsce. Jeżeli byśmy się zdecydowali na budowę nawet czterech bloków, jeżeli kiedykolwiek znaleźlibyśmy na to pieniądze, to budowa czterech bloków oczywiście obniżyłaby koszty kolejnych, ale to nie byłyby tak znaczące obniżki, aby wiele zmienić w tej układance, jaką dzisiaj widzimy i kosztach tej technologii, jej no, niestety niedopasowania do tego rynku, jaki wymyśliła sobie Komisja Europejska. Możemy dzisiaj trywializować to, że sobie Komisja wymyśliła, ale pamiętajmy, że jesteśmy aktywnym graczem w Unii Europejskiej. To jest nasza wspólnota. Też wpływamy na te przepisy, ale najwyraźniej no, zdecydowana większość polityków, a za nimi stoją też obywatele wspólnoty, jest za takimi właśnie zmianami idącymi w kierunku energetyki odnawialnej, a nie atomowej. Natomiast mieliśmy oczywiście niedawno raport też Komisji Europejskiej mówiący o tym, że no, ta energetyka atomowa jednak zapewnia nam 20% ponad zapotrzebowania, czy blisko nawet 30% zapotrzebowania na energię elektryczną w Unii Europejskiej i że dobrze by było chociaż przedłużyć funkcjonowanie tych bloków jądrowych, jakie są. I to się pewnie będzie dziać teraz w Europie, natomiast nie spodziewam się żadnego wielkiego renesansu w najbliższych latach energetyki atomowej i z tego względu zakładam, że ona będzie niewiele tańsza, nawet jeżeli my w Polsce będziemy chcieli się postawić i zbudować cztery takie bloki po 25-30 miliardów na początku każdy, być może do 20 miliardów zejdziemy. Czyli zejdziemy do takiego poziomu, jaki rząd komunikuje, że on będzie podstawowym kosztem. No, nie postawiłbym nawet jednego grosza na to, że rzeczywiście taki będzie koszt, bo to pokazują wszystkie przykłady z Europy z ostatnich lat. Dobrze, mam nadzieję, że uda się jeszcze zmieścić może dwa pytania. Czyli jeszcze jedno. Mhm. Z czego będzie prąd, gdy zamkniemy węgiel i nie spróbujemy atomu? Czy jest na świecie kraj działający tylko na OZE, taki bez połączenia z sąsiadami, pyta Witek. Jeżeli zamkniemy węgiel i nie zbudujemy atomu, to no, prąd będzie musiał być z źródeł odnawialnych i być może jeszcze przez pewien czas gazowych. Tak jak mówiliśmy, to jest dzisiaj technicznie wykonalne, teoretycznie na takim poziomie oczywiście jakiegoś testu myślowego i w praktyce to też powoli się dzieje, bo są mniejsi odbiorcy, którzy tak funkcjonują. No, mamy przykłady, nie wiem, na przykład domów wielorodzinnych, które nie korzystają z przyłącza do sieci elektroenergetycznej, opierając się wyłącznie na energii odnawialnej. Więc to oczywiście są projekty, które można skalować. I no to jest model zaproponowany przez Komisję Europejską i realizowany tak naprawdę w wielu państwach wysoko rozwiniętych, czyli w polskim przypadku to będą gigantyczne ilości energii elektrycznej z wiatru, w dużej mierze morskiego i bardzo duże ilości z fotowoltaiki, uzupełniane przez czy zarządzanie popytem po stronie odbiorców w kierunku i poboru, i oddawania energii, czy braku jej poboru, plus wodór, plus magazyny, czy to sprężone powietrze, czy elektrownie szczytowo-pompowe,
czy przechowywanie energii w technologiach, jakie dzisiaj na przykład rozwijają się w Niemczech w postaci magazynowania w cieple skał i z takim elementem tak naprawdę konwencjonalnym turbiny, czy w końcu te pomysły, o których rozmawialiśmy, czyli elektrownie na biomasę i biogaz pracujące jako elektrownie szczytowe. No, tak, oczywiście da się to ułożyć i pokazuje to wiele raportów mówiących o miksie 100% OZE. Odsyłam do ich lektury, jeżeli jestem ciekaw technikaliów. Część z nich, ten wymieniony przeze mnie choćby wcześniej, pokazuje godzina po godzinie system elektroenergetyczny właśnie testując, jak będzie wyglądał w wariancie 100% OZE, więc jest to dzisiaj wykonalne. Oczywiście ja jestem bardzo ciekaw bardzo porządnej analizy pokazującej też to od strony kosztowej, czy od strony też na przykład krajobrazowej, ile miejsca będziemy potrzebować na farmy wiatrowe lądowe i też potencjalnych konfliktów społecznych. Tak? Ale inwestujemy też w wiatr na morzu, co może nieco zelżyć te problemy. Jeszcze to pytanie o kraj, który działa tylko na OZE. Nie jest to połączone z sąsiadami, czyli pewnie są oczywiście wyspy, no, ale kraju takiego nie zna. Natomiast takim krajem niemalże jest na przykład Norwegia, tak? No, ale ona ma surowiec naturalny w postaci nie tylko ropy, ale w postaci wody, więc tam niemalże że 100%. Dania dzisiaj produkuje więcej energii ze źródeł odnawialnych niż zużywa, ale wciąż posiłkuje się do tego węglem i gazem. Ale także, no tak jak mówiliśmy, to są rzeczy do zastąpienia, więc być może spodziewałbym się, że Duńczycy mogą być pierwszym takim państwem, który ku zaskoczeniu pana Witka będzie bardzo szybko takim krajem. Czy możemy jeszcze jedno pytanie szybko? Jest godzina 46. Z mojej perspektywy jasne. To może na koniec. Okej, okay. Andrzej 1 pyta. Co wiadomo o tempie zmiany efektywności fotowoltaiki? Czy znane są analizy ekologicznych skutków OZE w dużej skali? Jak rozumiem, zmiany efektywności fotowoltaiki ma pan na myśli na sprawność paneli fotowoltaicznych. Ona cały czas rośnie. To są oczywiście wzrosty relatywnie nieduże o dziesiąte części procenta rocznie, ale wciąż istnieją, więc ta krzywa uczenia oczywiście no, już się mocno wypłaszczyła, czyli tam już te koszty nie będą nam spadać tak mocno, jak dzisiaj choćby zaczęły spadać w offshore, ale myślę, że tam jeszcze mamy wciąż perspektywę spadku tych kosztów znaczącą. A jeżeli chodzi o wielkoskalowe OZE i ich wpływ, no to są oddziaływania, jakie znamy, tak? Czyli od oddziaływania tam wodnych na środowisko przyrodnicze, które są niewątpliwie i dzisiaj pewnie już trudno byłoby nam budować nowe elektrownie wodne ze zbiornikami, poprzez obawy o infradźwięki. Według wszystkich racjonalnych analiz, jakie ja znam, nieuzasadnione, no poprzez obawy o zmianę krajobrazu, z jakimi też się spotykamy, ale to myślę, mogą być koszty, z którymi będziemy się musieli liczyć po prostu przy naszym nowym miksie energetycznym, jaki dzisiaj już tworzymy, co do którego jest konsensus właściwie we wszystkich partiach politycznych, że to trzeba zmieniać i to się dzieje. Dobrze. Kończymy w takim razie naszą sesję pytań i odpowiedzi. Niestety nie zdążyliśmy przekazać ich wszystkich. Myślę, że musielibyśmy spędzić jeszcze przynajmniej 2 godziny na takiej dyskusji, ale może jeszcze będzie temu okazja.
Po Ja prostu żałuję, bardzo. że nie mogliśmy też Państwa głosów usłyszeć i Państwa opinii, że było to trochę jednostronne, ale mam nadzieję, że takie okazje będą się nam zdarzyć coraz częściej też na innych spotkaniach, może nie za Tak, pośrednictwem internetu. może wreszcie offline. Bardzo panu dziękuję za obecność, za przygotowanie i przedstawienie nam tego zagadnienia. Państwu wszystkim dziękuję za rzeczywiście tłumne przybycie, za wszystkie pytania i komentarze. Przypominam, że broszura jest do pobrania ze strony Instytutu na Rzecz Ekorozwoju oraz Fundacji Heinricha Bolla. Cały czas wisi także jeszcze jako przypięty post. I na koniec pragnę Państwu jeszcze przypomnieć, że nasze dzisiejsze spotkanie było nagrywane. Już w przyszłym tygodniu powinno się pojawić na koncie YouTube Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. To był webinar zorganizowany przez Fundację Heinricha Bolla, przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, przy współpracy Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, a naszym gościem był Pan Bartłomiej Wyc. Bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy. Dziękuję również i także przyłączam się do życzeń.